Dzisiaj przerywamy nasz cykl tematyczny o tym, że życie jest grą. Przerywamy ten cykl, żeby porozmawiać trochę na temat odpoczynku, wypoczynku, urlopu, wakacji. To jest sierpień, jest sezon, może nie ogórkowy, ale urlopowy, więc dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Nie jakaś stoicka teoria punkt po punkcie, ale pewne refleksje na temat tego, jak te sprawy wakacyjno-urlopowe działają i jak o nich myśleć. I to się, mam nadzieję, przyda. Cześć, tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Dzisiaj porozmawiamy, tak jak powiedziałem, o tym, jak myśleć o wakacjach. Przypominam też, że jeżeli chcecie w swojej firmie szkolenia z tego, jak funkcjonować po stoicku, jak zarządzać czasem, sobą i zespołem, to piszcie maila i wszystko od razu dogadamy. A teraz przejdźmy już do rzeczy. W tym odcinku, z okazji właśnie wakacji, kilka sposobów myślenia. O tychże wakacjach chciałbym Wam podrzucić bardziej pewne, pewne takie inspiracje niż twarde wskazówki, bo to, jak zawsze, w sumie to, co działa u mnie, nie musi przecież działać u Was. Natomiast mam nadzieję, że Was zainspiruje i że Wam się przyda. To w ogóle dotyczy tego całego podcastu, całego myślenika Stankiewicza. Generalnie to jest tak, że myślenie o wakacjach i o wypoczynku każdy musi sobie sam wypracować. Ja zacznę może od modelu, żeby było uczciwie zacznę, zacznę od siebie samego i od modelu, który ja sobie sam wypracowałem, co już przy różnych okazjach powtarzałem. Więc pewnie nie będzie zaskoczeniem, jak Wam powiem, że dla mnie zasadniczą sprawą na każdych wakacjach, na każdym urlopie jest całkowita izolacja odłączenie się aż do przesady odłączenie się od spraw zawodowych. Nie odbieram telefonów, nie sprawdzam maila, niczego nie załatwiam, całkowicie się odcinam. Dla mnie to działa. Co więcej, uważam, że jest to jakoś istotne w dzisiejszych czasach. To jest taki trochę no, odpór dany tym dzisiejszym czasom czasom, które chcą które nas bardzo nakłaniają do tego, żeby być na bieżąco, w ten nadmiar informacji się, wiecie, wszędzie wciska, te maile wszędzie cię ścigają, te stresy, jeżeli się świadomie od tego nie odetniesz, jeżeli nie postawisz tamy, no to technologia jest taka, że wszędzie za tobą te stresy i te problemy będą chodzić. Marek Aureliusz, przypominam, bardzo ładnie pisał, że po co uciekać za góry, za morza, czy do jakiejś pustelni, jeżeli troski nasze w duszy zabieramy ze sobą, no i to Wydaje się szczególnie aktualne dzisiaj, w epoce telefonów, internetu w każdej kieszeni i pracy zdalnej. Te macki nas wszędzie ścigają i o ile nie powiemy aktywnie im stop, no to będą nas tymi stresami dosięgały. Zawsze powtarzam, że tak właśnie mam. Natomiast chciałbym teraz zrobić następny krok. Otóż mam wrażenie, że to jest. To wyłączanie się na czas wakacji i w ogóle każde funkcjonowanie na wakacjach, no jest też czymś, czego się trzeba nauczyć. I ja to w swoim wypadku bardzo wyraźnie widzę. No po tym odłączaniu się od maila, od, po tym byciu offline dekadę temu to wydawało mi się, czy nie wiem, półtorej dekady temu to wydawało mi się trudne, jakieś takie abstrakcyjne, jak to można w ogóle, nie wiem, nie wziąć telefonu na wakacje, czy nie sprawdzać maila. Natomiast dzisiaj jest to już dla mnie oczywiste. Wyłączam ten telefon, zanim się zacznę pakować, i od razu się czuję, jakbym był na wakacjach. Faktycznie mam tutaj nieskromne wrażenie, że ta jakość wypoczynku, jakość tego pobytu nad, no w tym wypadku nad jeziorem w tym roku, no mam dosyć wysoko. tak? Wypracowałem sobie to, że faktycznie, no coś tam się czasami w tej głowie zaplącze, ale co do zasady te stresy nie dochodzą. Człowiek się wyłącza całkowicie, i trochę mam wrażenie, że się jest w jakimś takim innym życiu, równoległym, lepszym oczywiście niż to, w którym są stresy i w którym są niepokoje. I to jest takie trochę dwa równoległe życiorysy, jakby w ogóle, ten wakacyjny i ten niewakacyjny. Natomiast no chcę powiedzieć tutaj, że no to jest coś, co sobie wypracowałem. Tak, umiejętność. Odpoczywania, sztuka wyjeżdżania na wakacje, robienia fajnych rzeczy, to jest pewna sztuka, pewna umiejętność, pewien logos, jakby powiedział Marek Aureliusz, wspomniany. To jest pewna logika, którą można się posługiwać. Ten albo inny sposób, logika, której można się uczyć i na którą można wpływać. I to jest takie pozytywne, tutaj. Model wypoczywania, model wakacji i urlopów, który nam się wykształcił z biegiem lat, bo wszystkim nam się jakoś wykształca ten sposób spędzania wolnego czasu, no to nie jest coś, co musi być raz na zawsze. Możemy i powinniśmy oczywiście stoicy powiedzą, że powinniśmy to świadomie zmieniać i kształtować. Znów, uczciwie, Zaczynając od własnego przykładu, moja historia jest oczywiście taka, że dzisiaj w tym roku spędzałem szczęśliwe wakacje z córką nad jeziorem. No a 20 lat temu to były jakieś pijackie eskapady i krzywe, dziwne akcje. Ja nie mówię, że one nie miały swojego uroku, bo miały oczywiście. Natomiast to jest tak, że ja świadomym wysiłkiem przeszedłem z jednego modelu do drugiego, i właśnie. Ta kwestia świadomego wysiłku w kształtowanie tych, tego sposobu wypoczywania, sposobu spędzania wakacji, no to jest coś, o czym warto pamiętać, bo to jest też coś, co nam się. Zmienia w trakcie życia. Tutaj przypomnę, ja mam 41 lat, to jest istotna w refozerom informacja. Mam wrażenie, że to jest fajny wiek, z którego dużo widać, z którego widać jakby jeszcze widać, czy jeszcze rozumiem te sprawy takiej wczesnej młodości, jak one działały, ale też już widzę te sprawy lat późniejszych i z tej perspektywy, właśnie teraz parę słów. O wyjeżdżaniu na wakacje z innymi ludźmi, czy w ogóle o relacjach społecznych, które tutaj są istotnym elementem, bo też tego się z biegiem lat nauczyłem, no, że oczywiście fajnie jest yy, no, nie wyjeżdżać na wakacje samemu czy tylko z rodziną, ale też w jakimś szerszym gronie. Natomiast, oczywiście, problem jest taki, że im człowiek starszy tym trudniej to robić czy w ogóle im człowiek jest starszy tym trudniej tym mniej samorzutnie te relacje towarzyskie i społeczne się dzieją chodzi mi o to żeby było jasne dla konkretu jak byliśmy w liceum czy na studiach no to jest jakoś tak naturalne że dookoła są ludzie rówieśnicy tak się wstaje rano idzie do tej szkoły i jakby nie trzeba wykonywać żadnej pracy żeby wokół byli Inni ludzie w podobnym wieku. Natomiast no jak już nie mamy tych 17 czy 20 paru lat, tylko mamy 30 plus czy 40 plus, no to się okazuje, że to się samo nie dzieje. Nie ma żadnej gwarancji, że ja wstanę z łóżka i znajdę się w klasie, gdzie będą inni ludzie w podobnym wieku, prawda? Nagle się okazuje, że utrzymywanie tych znajomości, no to jest pewien świadomy wysiłek, który trzeba wykonywać, jeżeli chcemy, żeby te znajomości się podtrzymywały i żeby się rozwijały. I znów, jeżeli nawet ja sobie już to wyobrażę, czy sobie powiem, że to jest pewien świadomy wysiłek, no to jest już dużo, tak? Bo wiele osób po prostu odpuszcza, nie robi tego i te znajomości się siłą rzeczy samoczynnie rozjeżdżają. Natomiast no tak, jeżeli chcę te relacje społeczne podtrzymywać, im starszy jestem, no to muszę to robić świadomie. Ja oczywiście uważam, że warto i należy to robić. O tym będą też osobne podcasty. Natomiast no, twardy diagnostyczny fakt jest taki, że jak mamy już te 30, 40 później lat, no to nic już nie będzie za darmo w tych kontaktach międzyludzkich. Trzeba w to wkładać aktywny wysiłek. Jak to się ładnie mówi, po 30, a na pewno po 40 yy, mieć przyjaciół to to już jest praca na pół etatu, praca organizacyjna, praca, żeby to jakoś tam spinać. I dokładnie podobnie, dokładnie analogicznie, dokładnie właśnie tak jest z organizacją wyjazdów wakacyjnych. Tutaj każdy z Was niech to trochę pogrzebie w pamięci, ale no cóż, trudno uciec wrażeniu, że dopóki jesteśmy młodzi, znów szkoła podstawowa, liceum, studia i tak dalej, no to się dzieje w jakimś sensie samorzutnie. Jakieś kolonie, obozy, tu się dzieje to, tam, tamto, tu się pojedzie, tych się pozna i jakoś to się toczy. Oczywiście ktoś to musi ogarnąć, Płacić za ten wyjazd i tak dalej, ale jakoś naturalną koleją rzeczy jest to, że właśnie ten wyjazd z znajomymi w tej czy innej formie się dzieje. Tylko, że widzicie, no cóż, jak patrzę na to z perspektywy z tego 41-latka, no to myślę sobie, wow, jak ten młody człowiek wtedy, te 20 lat temu, miał wiele czasu i na jak durne rzeczy, i jak wiele rzeczy mógł poświęcać ten czas. To jest taki paradoks. Jak myślę o tych wyjazdach, patrząc z perspektywy, jak myślę o tych wyjazdach właśnie w takim wieku młodzieńczym, no to mam wrażenie, że z jednej strony w ogóle nie musieliśmy wkładać wysiłków w ich organizację, bo one same poniekąd wchodziły w ręce, a z drugiej strony, jeżeli byśmy tylko chcieli, no to mieliśmy wszelki czas na świecie, po prostu dowolny, dowolnie wiele czasu mieliśmy, żeby sobie coś tam planować i rozkminiać. Streszczając, Byliśmy młodsi, organizowanie wspólnych wyjazdów szło mega łatwo, działo się poniekąd samo, natomiast im dalej w dorosłe życie, jak już mamy własne dzieci, jesteśmy po tej 30-40 i dalej, no to się staje może nie tyle koniecznie coraz trudniejsze, ale coraz mniej się dzieje samo, coraz bardziej to trzeba popychać, co jest oczywiście jakoś tam zrozumiałe, no bo wiecie, zgrywanie terminów, dzieci, urlopy coraz trudniej jest zorganizować wspólny wyjazd. I to jest poniekąd pierwsza decyzja, jak ja sobie tak właśnie rozkminiam taką teorię wyjazdów wakacyjnych. No to jest taka pierwsza decyzja, którą poniekąd trzeba podjąć. Czy chcemy jechać na wakacje sami, czy chcemy jechać z kimś? I to sami to może oznaczać, znaczy to oznacza co do zasady podstawową komórkę, w jakiej żyjemy. Dla singli no to będzie faktycznie, że sam sobie gdzieś wyjeżdżam, dla pary, że w parze, dla rodziny z dziećmi, że rodzina z dziećmi i tak dalej. To jest ta rzecz, też może być problematyczna, ale ona co do zasady jakoś tam jest do ogarnięcia. Schody zaczynają się wtedy, kiedy zaczynamy chcieć zgrać się właśnie wakacyjnie z kimś spoza tej komórki. No bo właśnie, wtedy terminy, dzieci, przedszkola, urlopy, różne wizje. Ten chce tego, ten chce tamtego. A najczęściej jeszcze ludzie w ogóle nie mówią, czy wolą to, czy tamto, tylko to się dzieje w jakimś takim niedopowiedzeniu. No ale oczywiście warto. To robić, żeby ten czas wakacyjny, też tutaj to jest moja teza, żeby ten czas wakacyjny też był przestrzenią do tego, żeby dbać o te relacje społeczne i żeby robić rzeczy wspólne. I jak się zastanawiam, nad takimi właśnie logistycznymi technikaliami, jak, w jaki sposób zgrać wyjazd z innymi ludźmi, to mam wrażenie, że można jakby od kilku stron do tego podchodzić, tak? Znaczy, można próbować Można zaczynać od uzgadniania terminu, że jeżeli chcemy, szczególnie jeżeli chcemy z kimś konkretnym wyjechać razem na wakacje, no to trzeba ten termin zgrać. Tylko problem jest taki, że to zgrywanie terminów, zwłaszcza jeżeli są więcej niż dwie strony, tylko tych stron jest na przykład 10, no to zgrywanie terminu poprzez właśnie jakiegoś dudla czy coś takiego, zgrywanie terminu może być, no może być piekłem, może się po prostu nie udać, bo to będzie zbyt rozstrzelone. Sam pamiętam wśród znaków, Coś tam się fajnego miało dziać, chyba w zeszłym roku, było ustalone z dużym zapasem, a jedna ze stron w ostatnim w zasadzie tygodniu sobie przypomniała, że jednak ma coś innego, no i się wszystko rozsypało. No więc, jakby to jest oczywiście problematyczne, im więcej stron będzie, tym trudniej będzie ten termin zgrać. Więc można. Co ciekawe, można z innej strony do tego podejść, mianowicie można jakiejś tam grupie znajomych spróbować narzucić termin, tak, znaczy powiedzieć, że OK, jedziemy tu i tu, narzucić termin i też miejsce wyjazdu, żeby jakby postawić przed takim zerojedynkowym faktem. Powiedzieć, że ok, jedziemy tu, a tu w takim a takim terminie, zapraszamy do dołączenia. To brzmi może dziwnie, ale często działa właśnie w jakiejś szerszej grupie znajomych, gdzie niektórzy zawsze będą mogli, inni będą nie mogli, no i statystycznie jakaś fajna ekipa się zbierze. Co prowadzi też do jeszcze jednego myku, mianowicie no fajnie jak ten termin jest. Takich wspólnych wakacji jest jakoś nie tyle odgórnie narzucone, że ktoś zadekretuje mailem, ale jakiś tak wypływa, jest jakby z kalendarza samego wypływa, tak? Czy na przykład z Boże ciało, sylwester, majówka albo ferie zimowe, jak dzieci chodzą do szkoły w tym samym województwie. Jeżeli odejdzie ta jedna cała zmienna, tak jak wybieranie terminu, no to ta rozmowa od razu będzie spójniejsza, tak, rzucenie hasła, hej, pojedźmy razem na majówkę czy Sylwestra, zwłaszcza jeżeli powiem, pojedźmy tu, a tu, no to już od razu jest bardziej rozwojowe. Co generalnie też tutaj prowadzi do takiej życiowej zasady, że jeżeli usuniemy jeden parametr decyzji w sensie jedną zmienną z tej decyzji przynajmniej wykreślimy no to od razu jest łatwiej. Jeżeli mamy do rozkminienia z kim i gdzie chcemy pojechać, no to przynajmniej nie zastanawiajmy się kiedy. To będzie od razu łatwiej, bo jak jest tych zmiennych za dużo, no to umysł ludzki lubi się rozjeżdżać i pomysł umiera często w tym dudlu i ostatecznie każdy sobie jedzie oddzielnie. Inny jeszcze myk, tą samą logiką się kierując, no to jest wyrzucić z tego równania pytanie o to, gdzie jedziemy. W sensie, jeżeli mamy ustalone jakąś tam ekipą, że jedziemy co roku na Sylwestra w to samo miejsce, albo co roku na Boże Ciało w to samo miejsce, no to już jesteśmy o krok do przodu, tak? Oczywiście to jest oddzielny temat, czy jest sens jeździć ciągle w to samo miejsce co roku. Ale to też ma swoje plusy, o czym rodzice małych dzieci najlepiej wiedzą, że jak coś jest sprawdzone, przetestowane, to ma pewną wartość samą w sobie. No i organizacyjnie to też. Jest łatwiejsze i tutaj dobra, weszliśmy w takie tematy trochę logistyczne, ale właśnie często jest tak, że różne sprawy o charakterze życiowym no, są dużo bardziej funkcją takiej przyziemnej logistyki niż się nam wydaje, więc o tym warto pomyśleć. Myślę, że następny krok w tej naszej dzisiejszej rozmowie będzie o tym, a propos tego, gdzie wyjeżdżamy. I to jest w pewnym sensie rzecz drugorzędna, bo ja, to znaczy nie podam tutaj żadnej recepty, drugorzędna w tym sensie, że ja, ja za was nie zdecyduję, nie powiem jedźcie tutaj, a tam nie jedźcie, no bo wiadomo, że jedni wolą w, wo jedni wolą w góry, jedni wolą nad morze, jedni za granicę, inni do Polski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Prawda jest taka, że to, gdzie jedziemy, jest w tym sensie drugorzędne, że jest drugorzędne wobec tego, co właściwie zamierzamy robić. Ja zawsze ymm, pół żartem powtarzam, że jeżeli nie odłączymy się od internetu i służbowego maila, no to po co w ogóle gdziekolwiek wyjeżdżać? Równie dobrze można być pod internetem w domu. Żart żartem, ale. Serio temat jest taki, że warto się zastanowić, czy wakacje muszą od razu oznaczać wyjeżdżanie gdzieś. No ja, na przykład, y, znaczy, po pierwsze, w ogóle nie wszystkich na, jest stać na wyjazd w danym roku kalendarzowym. Po drugie, nie wszyscy chcą wyjechać. Ja, na przykład, w tym roku część wakacji poświęcam na różne tam sprawy rodzinne, przygotowania do remontu i tak dalej, żeby to na spokojnie y, przegarnąć. Natomiast przede wszystkim chodzi tu o to, że. Najważniejsze jest to, żeby sobie jakby jasno zadać pytanie: czy wakacje mają być wypoczynkiem sensu stricte, w znaczeniu czynnego, biernego wypoczynku, takiego po prostu odcięcia się, odłączenia, czy też mają być jakimś projektem o charakterze Turystycznym, wyprawowym, sportowym, czy jakimś innym. W sensie, czy to ma być urlop, urlop, że nic nie muszę przygotowywać, nie wiem, wykupuję sobie All Inclusive albo nie wiem, jakieś tam śniadanie, kolacje i nad niczym się nie zastanawiam, czy też to ma być zrobienie jakiejś dużej i fajnej rzeczy. Poprzez dużą i fajną rzecz, znów rozumiem, dlatego zacząłem od tych wspomnień z czasów młodości, że jak miałem 20 lat, 20 lat temu, jak miałem te 20 lat, no to. Pamiętam, że to było naturalne, że wakacje no nie służą temu, żeby pojechać i leżeć nad jeziorem bez sensu, tylko służą zawsze robieniu czegoś, jakiejś właśnie dużej. Fajnej rzeczy, czy fajnej w moim ówczesnym 20-letnim wyobrażeniu, tak? No, to było zawsze, że się jechało na żagle z zamiarem przepłynięcia czegoś tam, a to na miesięczną wyprawę po Europie pociągową, pamiętam po maturze pojechaliśmy, a to jakąś dziwną, alkoholową wyprawę na Ukrainę autostopem, jakieś koncerty, generalnie robienie rzeczy. A to tylko moje przykłady, są przecież znajomi, którzy dużo więcej i śmielej robili. Chcę powiedzieć tyle, że w wieku lat właśnie kilkunastu czy dwudziestu kilku, no to było dość naturalne, że wakacje służą zrobieniu czegoś, tak? Że jedziemy gdzieś po coś, coś robimy. Natomiast później biegną lata, biegną dekady, jest dziecko, praca, człowiek się staje człowiekiem w wieku średnim, no i samorządnie jakoś tak wychodzi, że często gęsto te wakacje stają się czasem po prostu. Robienia niczego, tak? Znaczy czasem na to, żeby odetchnąć, odespać i w miarę możliwości nie robić nic, a te jakieś wielkie, fajne projekty jakoś gdzieś tam trochę y, odpływają. I tutaj moim przykładem będzie żeglarstwo, myślę. Które to żeglarstwo za młodu właśnie liceum, studia bardzo dużo się tym zajmowałem. I w zasadzie, jak teraz patrzę na tą moją drogę żeglarską, to mam wrażenie, że koło jakiegoś 2003, 2004, 2005, 2006 roku, jakoś wtedy był taki moment, którego ja wtedy nie widziałem jeszcze świadomie. Ja teraz to tak ładnie mogę opisać, wtedy tego nie widziałem. Ale to był taki moment, że trzeba się było zdecydować, czy ja w to żeglarstwo chcę wejść. Jakby na pełnej, to znaczy, zawodowo zacząć się jakoś tym zajmować, żeby swoją drogę życiową w ogóle związać z żeglarstwem, no bo jak na, na takie wakacyjne wyjazdy, właśnie amatorskie, no to już osiągnęło pewien swój, pewne swoje maksimum. Trzeba było zrobić już następny krok, żeby pójść w to zawodowo, o czym w jakimś tam podcaście poprzednim wspominałem. Tego nie zrobiłem, no i nie zrobiłem, znaczy, cieszę się, że ostatecznie nie zrobiłem, że zostałem pisarzem, filozofem i podcasterem, natomiast. No to żeglowanie takie wakacyjne też się zaczęło zwijać, bo po prostu inne rzeczy w życiu zaczęły, no jakby zaczęły zajmować ten czas, który był potrzebny na organizację tego wszystkiego. No i cóż, jak to w stoicyzmie? Każda decyzja będzie dobra, byle, byle ją zrobić świadomie. Jeszcze raz dla porządku o czym tutaj mówimy. W wieku lat 20 samorzutnie i naturalnie nam przychodzi myślenie, że hej, przed nami są dwa miesiące wakacji, więc spędźmy je, jeżdżąc po Europie pociągami czy coś takiego. A jak mam 40 lat, no to po pierwsze nie mam już tych dwóch miesięcy wakacji, a po drugie, no jak są małe dzieci, no to wiadomo, że nie pojedziemy autostopem na żadną szaloną wyprawę, bo to po prostu logistycznie nie jest możliwe. Oczywiście niektórzy z was pewnie powiedzą, że jak najbardziej jest możliwe, można zajrzeć do internetu i znaleźć różnych Pozytywnych szaleńców, którzy pokazują, że takie rzeczy są możliwe. Ja sam mam znajomych, którzy jedni byli z małymi dziećmi w jakiejś dżungli bodajże w Boliwii, inni są literalnie taką parą, która literalnie rzuciła wszystko i jeździ kamperem. Nie wyjechała nie wyjecha w Bieszczady, ale jeżdżą kamperem po całej Europie i mieszkają w kamperze czy tam w wanie. Natomiast no, to jest też pewna pułapka myśleć w ten sposób, no bo wiadomo, że prawda jest taka, że większość osób tego nie robi, większość osób tylko popatrzy na te osoby w internecie, no i powie, ho, ho no, tacy tacy właśnie wariaci. Natomiast no, większość osób tego nie zrobi. I tak jak mnie znacie, to wiecie pewnie, że ja nie będę was namawiał do tego, żeby takie radykalne ruchy robić. Natomiast namawiam do tego, żeby w miarę możliwości świadomie podejmować decyzje. Tak te o wakacjach, jak i w ogóle, w szczególności jeżeli chodzi o wakacje. Co my w ogóle chcemy przez te wakacje osiągnąć? Ten czas poza pracą, no to w jakimś sensie powinien być czasem na no, robienie życia tego, które pracą nie jest, robienie fajnych rzeczy, które nie są. Pracą. Tylko, że myk polega na tym, że właśnie jak już wspomniałem parę razy, dzieci e, zobowiązania to czy tamto i brak trzy miesięcznych studenckich wakacji, to sprawia, że mniej jest czasu i przestrzeni na myślenie o tym, na ogarnianie tego. Jeżeli mam... Jakoś pracę zawodową, dla przykładu, jeżeli mam pracę zawodową, a po tej pracy nie chcę po prostu położyć się na leżaku i się regenerować, tylko mam ambicje, żeby pływać na jakieś wielkie rejsy po dalekich morzach albo jeździć na długie wyprawy w Andy. No to cóż, to się po pierwsze musi spinać finansowo, żeby się dało ogarnąć, a po drugie musi się organizacyjnie spinać. Muszę mieć czas, przestrzeń i głowę na przygotowywanie się do robienia tych fajnych rzeczy, bo jak powiedziałem, w pewnym wieku fajne rzeczy już się nie dzieją samorządnie, trzeba w nie włożyć... Czas, energii i wysiłek. Przykład, jeżeli mam wolne 20 tysięcy złotych, mogę sobie wykupić wycieczkę w Andy na 3 tygodnie. Są takie agencje, jakieś tam Sports Adventure i tak dalej, które takie wyprawy po prostu oferują, że płacisz i jedziesz. No tylko, że to nie działa w ten sposób, tak? Znaczy, nie mogę po prostu zapłacić. I stawić się na tym lotnisku, bo znajdę się w tych andach, to umrę od, nie wiem, rozrzedzonego powietrza, braku kondycji i braku odpowiedniego stroju, tak? Żeby to zadziałało, muszę mieć czas i przestrzeń, żeby sobie kupić tam odpowiednie ubrania, buty, przygotować się kondycyjnie i tak dalej, i tak dalej. I muszę na to mieć czas przed wakacjami, żeby to na spokojnie ogarnąć, tak? Żeby móc robić takie duże, fajne rzeczy, no muszę zarządzać swoim czasem tak, żeby w tych. Miesiącach przed wakacjami, przed taką fajną rzeczą, fajną wyprawą, żeby się do niej przygotować. Muszę sobie ten czas wygospodarować. I zobaczcie, że tutaj gładko już przeszliśmy do myślenia od urlopów i wakacji stricte, do rozmowy trochę o tym, że jak się ma w ogóle życie, praca zawodowa i to życie, które mamy. Po pracy. Niektórzy, czy one powinny być równoległe, czy one powinny, jak one się powinny do siebie mieć, bo niektórzy powiedzą, że najlepiej właśnie tego nie dzielić i że najszczęśliwsi są ci, którzy to mają połączone, którzy pracują w tym, co kochają robić, czyli trzymając się naszego przykładu, to byliby ci, którzy zawodowo prowadzą wycieczki po tych andach. Tylko, że to. Też jest problematyczne, no bo wiecie, jak to, co lubisz, staje się twoją pracą, no to pewnie przestaniesz lubić to robić. To jest prosta droga do znudzenia, żeby nie powiedzieć wypalenia zawodowego. Taki jeszcze jeden sposób myślenia, jaki tutaj chciałbym wam podrzucić, jest taki, że, że jeżeli, co jest udziałem wielu z nas, jeżeli życie zawodowe nas dojeżdża do tego stopnia, że nie mamy czasu i siły na nic więcej, w zasadzie wszelkie wakacje to jest tylko taka próba odespania i zebrania się do kupy. No to jest jasny sygnał, że no to nie jest optimum, to nie powinno tak wyglądać. Tam powinna zostawać przestrzeń, ja wiem, powinna to łatwo powiedzieć, ale no tutaj jest taki odcinek luźny, inspiracyjny. Tak, ja chcę podrzucić wam pewne sposoby myślenia. Powinna zostawać przestrzeń, żeby poza pracą zawodową, poza tym rytmem normalnego życia, no budować sobie też coś innego, coś pracą niebędącego. W pewnym sensie na tym polega ten słynny work-life balance. Jeszcze inna, jeszcze inne spojrzenie na to jest takie, będzie taka daleka metafora. No wiecie, że jest, żyjemy w epoce migracji, są tematy migracyjne, uchodźcy itd., itd. No i w zasadzie wszelkie problemy z migracją można, no w teorii można rozwiązać jednym zdaniem, jedną, jedną prostą rzeczą, mianowicie no. Chodzi o to, żeby zbudować taki świat, w którym nikt nie będzie musiał uciekać, tak? W którym ludzie nie będą musieli porzucać swoich domów i gdzieś tam uciekać. Oczywiście tego świata nie ma, ale jakby chodzi o tą logikę, tak? Że analogicznie można patrzeć na wakacje, urlopy, wyjazdy, że to nie powinna być. W idealnym świecie, tak, że to nie powinna być tylko ucieczka od tego życia, które mamy, właśnie jakaś taka regeneracja, odcięcie się od pracy i tak dalej, ale to powinien być też czas na to budowanie właśnie takiego życia, czy takiego świata, na takiego życia, jakie chcielibyśmy mieć, jakby wdrażanie się do niego. I tutaj właśnie chciałem zakończyć na taką refleksję, tak? Że to być może będzie takie osobiste trochę, ale mam nadzieję, że być może i wam to, i owo wyjaśni, że zobaczcie. Na początku powiedziałem, że w moim osobistym wypadku, no mam jakoś tam wypracowany model wypoczynku, tak? Podkreślam, to nie musi być dla każdego. Każdy sobie robi po swojemu. Andy, Wany, kampery, żeglarstwo, no każdy to robi po swojemu. Natomiast, no, ja jakiś tam swój model mam. I to lato, jakiś tam tydzień udało się takich wakacji bardzo fajnie ustrzelić. No i taki ten tydzień uważam, że był, no taką naprawdę. Odrębną, dobrą jakością, gdzie te stresy w zasadzie nie dochodziły, gdzie było naprawdę dobrze. To był naprawdę odpoczynek wysokiej jakości. No i tak się zastanawiam, że można pomyśleć w takim razie, że za rok może spróbuję dwa tygodnie, żeby było takiego jakościowego wypoczynku, a za dwa dniem, trzy lata, właśnie już trzy tygodnie w tych przysłowiowych andach, tak, żeby rozszerzać. Ten okres, także mam pewną jakość, pewną fajną jakość i rozciągać ją po prostu w czasie. Oczywiście nie wiadomo, czy to się uda, no bo to finansowo, życiowo i tak dalej. Natomiast no, myślenie w kategoriach, że mam pewien fajny, wypracowany model spędzania czasu wakacyjno-urlopowego i po prostu chcę go rozszerzać, jego stężenie czy jego procentowy interwał w życiu, no to jakby jest fajne. Jest też fajna ścieżka, tak? No teraz miałem tydzień na Mazurach, czy tam na Warmii. Za rok mogę mieć dwa tygodnie, za trzy lata mogę mieć, czy za dwa lata mogę mieć już w andach, miesiąc, tak? Jakby, oczywiście będę musiał nagrać wam z góry odcinki podcastu, żeby się rytm nie zaburzył, żeby to po prostu rozszerzać. Co się z kolei łączy z taką koncepcją, która istnieje, to chyba najładniej nazwać tymczasową emeryturą. Jest takie, takie coś, taki, taki sposób życia, że ludzie nie, nie chodzi o przechodzenie na wcześniejszą emeryturę ani nic takiego, tylko o takie właśnie czasowe duże urlopy, tak, właśnie dłuższe niż urlopy, czyli coś w rodzaju, że ktoś nam dłużej niż zwykły urlop, że ktoś na miesiąc, dwa czy trzy nawet, no nie pracuje i sobie wyjeżdża, nie wiem, do Tajlandii, na Islandię, albo do Polski, czy gdzie tam woli, ale jakby prowadzi takie już życie, jakby jakie jak, by chciał prowadzić właśnie na emeryturze, czy na takich przedłużonych wakacjach, później wraca do pracy zawodowej, ale jednak to jest taki właśnie okres dłuższy niż urlop, taka cząstkowa, czasowa, tymczasowa emerytura. I no, co by było jakimś logicznym przedłużeniem, tak? Że jednego roku tydzień, drugiego dwa, później trzy, później miesiąc, później trzy miesiące i tak dalej, i tak dalej. Żeby ten fajny czas lepszy, który jakoś sobie zbudowaliśmy, żeby go po prostu rozszerzać, żeby on trwał w roku coraz dłużej. No i oczywiście, jeżeli się wszystko ładnie potoczy, no to ostatecznie później się przechodzi na tą już emeryturę ostateczną, całkowitą, znaczy nie, że się umiera, tylko po prostu się przestaje pracować i można już spędzać w ten sposób 100% swojego czasu. I to jest jakaś taka... Fajna ścieżka, fajna jakaś taka refleksja, z którą ja wróciłem w tych, po tych wakacjach w tym roku, że po prostu budujemy sobie tę ten, ten, jakość tego wypoczynku, tego, tego dobrego czasu, i później staramy się po prostu zwiększać procentowy udział jego w życiu, i po prostu jakby stopniowo, rok po roku, się jakby przeprowadzać do tego nowego sposobu. Funkcjonowania, że i na koniec po prostu przeprowadzić się ostatecznie. Trochę fantazja? Trochę tak. To takie było założenie tego odcinka, ale też myślę, fajny sposób myślenia o tych. Sprawach. Za tydzień wracamy stricte do stoików, wracamy do tematu tych ról i gier w życiu. Jeżeli nie chcecie przegapić odcinka za tydzień, koniecznie polowujcie, podrzucajcie innym. Niech to dobre słowo stoickie i około stoickie się niesie. Dobrego sierpnia. Słyszymy się za tydzień.